Siemanko wszystkim, tu KS1, a to jest takie małe podsumowanie sezonu zerowego, no bo jeżeli ktoś wie lub nie wie, w LoLa na telefonie jest oczywiście nowy sezon, sezon jak to się mówi pierwszy, tak tutaj macie tutaj S1, czyli jest sezon nowy. I co, zrobimy sobie takie malutkie podsumowanie, co osiągnęliśmy w tym sezonie zero i coś ciekawego jest oczywiście pokazane. Więc co? Zacznijmy od tego, że udało mi się zdobyć platynę 4 najwyżej. Więc jestem ucieszony z tej platyny, bo wiadomo, jak dostajecie platynę, macie taki ładny emblemat gracza, czyli po prostu takie bany, jak to ktoś się widzi, więc zawsze to jakaś fajna taka jakby powiedzieć kosmetyk. Takie kosmetyczne rzeczy. I jest oczywiście nowy event Jordę, czy jakoś tak, Jordów, o, że za każdego zadanie można oczywiście dostać nagrody. I możecie na przykład, jak dostaniecie piąty poziom, czyli skrzynkę wyboru bohatera, macie do wyboru 5 postaci. 5 postaci to jest tak: Kennen, Tristina, Corki, Lulu i Teemo. Tutaj właśnie jak widzicie na ekranie macie tutaj na środku pokazanych 5 postaci. Tam na YouTube było nawet pokazany zwiastun tych Jordów. Nawet bardzo fajny zwiastun, nie powiem. I właśnie za to zrobienie tych zadań dostajecie jednego dowolnego bohatera. Oczywiście do wyboru, skrzyneczkę też wyboru. I inne tam oczywiście rzeczy, emotki. I jakąś rameczkę, którą można oczywiście mieć jako dekorację. Tutaj oczywiście standardowe zrobienie, tu są questy. Jeżeli ktoś nie wie, oczywiście w pierwszych godzinach tego eventu było tak zbugowane, że każdy mógł odebrać wszystkie misje regionu i po prostu mieliście już na start drugi poziom. No i oczywiście mogliście zostać chyba tam jeszcze, nie wiem, z 1000 esencji niebieskiej. No oczywiście kto skorzysta, ten skorzysta. Ja na ten skorzystałem. Oczywiście nie było na to bana czy coś. Tylko jedynie co zrobili, to zresetowali poziom. A niebieskie esencje, którego jeszcze oczywiście mogliście zdobyć, no, mogli, no to zdobyliście i po prostu wiecie, no, można to oczywiście wycofać, ale wiadomo, dużo osób nie chce, no bo wiadomo, niebieskie, szczerze niebieskie odłamki, no te kryształki czy jakoś tak, ciężko się zdobyć, no bo za każdą grę dostajecie 20-30, no był raz w życiu tutaj podwójny event, że dostajecie po prostu dwa razy więcej, no to mogliście dostać na przykład 70 czy 80, zdarzyło się w jednym meczu mi, że zdobyłem 80, więc no kto skorzysta, ten skorzystał, ale mówię, to ciężko się zdobyła niebieskie esencja, więc co jeszcze mogę powiedzieć, na razie aktualnie jestem 0,31, nie wiem czy to pokażę, 0,31% na świecie, nie wiem czy to jest top 1000 czy top 10 000, więc jest, to jest najprawdopodobniej, to jest chyba 1000 miejsce, więc jestem tak mniej więcej 3000 miejsca na świecie, nie wiadomo, to nie jest jeszcze jak to się mówi pokazane dokładniej, ale tak myślę, że jestem 3000 lub 4000 miejsce na świecie w pozycji rankingowej. A jeżeli chodzi o bohatera, bardziej tak gram bardziej Luxem, bo wiecie, no Lux to jest moja ulubiony champion i mam 3,40% rankingu jako Luxa. No gram też oczywiście innymi postaciami, jak na przykład Serafina czy innymi, ale wiadomo, głównie gram Luxem. Już mogę oczywiście wam pokazać to historię, że głównie no właśnie, jak sami widzicie, tu Lux jest więcej wybrane. Oczywiście czasami też gram jakimiś innymi supportami, bo ja głównie gram supportem, ale coś tam zostałem zagrać sobie jakimś topem czy coś, więc co. To takie właśnie małe podsumowanie, więc polecam robić to wydarzenie, bo wydarzenie trwa do 29 stycznia. Czy tego, tam gierki nie będę pokazywał, no bo ja aktualnie walczę platyny i tam się ogólnie właśnie skupię, no jak na razie jest 1 do 2, no bo przez to, że powiem wam jedno, system dobijania tutaj ranki jest trochę taki beznadziejny, no też jest głównie też mojej winy, ale jak sami widzicie, też tutaj większość, tu sam większość meczów wygrywam, więc troszeczkę jest ten dziwny balans, ale wiadomo, nie zawsze tak łatwo, wiecie, dobieranie, no raz przyjdzie się dobry team, a raz jest słabszy team, więc no po prostu trzeba walczyć o siebie, nigdy się nie poddawać i wtedy osiągniecie te swoje lepsze danki, więc co,
O tyle takiego krótkiego odcinka za kilka dni bardziej max pojutrze będzie z Herozeno, a potem pomyślimy nad nową serią, która Wam oczywiście będzie ciekawa. Więc co, dziękuję za obejrzenie takiego malutkiego podsumowania. Jeżeli Wam się oczywiście odcinek się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na razie, cześć, miłego dnia, ale wieczoru Wam życzę.